Cześć, mam na imię Jarek, a mieszkam w Chinach od 11 lat. Tutaj właśnie pojechaliśmy z Dostasu, producentem szybkich składanych zmywarek do samochodów. I tu jesteśmy w miejscu, gdzie są one instalowane. Film z fabryki zrobię później. Huk jak diabli był tam, a wszak wpierw pojechaliśmy, żeby zobaczyć, jak wygląda na linii instalacyjnej właśnie tego typu zmywarka. Jest to zmywarka recyklacyjna. Ten cały system jest oparty na tajwańskich silnikach, które są na licencji Boscha. Składa on się z rękawa czterodmuchawowego, trzech natrysków w pełnym obrocie wody, czyli praktycznie nie ma potrzeby poza odparowaną wodą czy straconą wodą na produkcji, żeby zużywać dodatkowej ilości wody. Jest to system w 100% CE. Zaczynają się one od 8000 dolarów najtańsze. Ten akurat kosztuje 32 tysiące. Sprawdzam go, bo klient poprosił, żeby zobaczyć w zestawie, jak to wygląda przy montowaniu, bo widzieliśmy podzespoły części, ale jakoś nie przemawiały do nas wykonanie i zrobienie urządzenia z tego tytułu, że ono było. No, dosyć kryptyczna produkcja. Bardzo fajna sprawa, bo większość części jest robiona na odlewach żeliwnych i na odtłoczkach aluminiowych grubej blachy, czyli jest dosyć mocna. Firma się nazywa Pizza przez 2C. Może sobie znaleźć na Alibabie, mają tą firmę. Oni mają parę takich lokalizacji dookoła Chin. To jest dosyć sukces, firma, która osiągnęła dosyć poważny sukces w okolicy. Jest to firma z Jiangsu. Urządzenie jest bardzo łatwe do zaprojektowania. Podstawą jest oczywiście kanał. Kanał i zamontowanie szyn. Szyny są robione ze specjalnego odlewu wytłaczanego stali, która się nie ściera. Nie wiem dokładnie, co to jest. Sprawdzę później dane na katalogu. Szczotki. To są szczotki nierysujące. Zapewniał właściciel, właściwie właścicielka, następna dziedziczka, że to są szczotki robione na materiale, na licencji niemieckiej. Te, które nie kleją w ogóle brudu do siebie. Także bardzo warte chyba, żeby spróbować ten test. Próbki poszły do Polski, tych szczotek, i zdały egzamin, także nie widzimy problemów, żeby ściągnąć tą maszynę. Chodzi tylko o sprawdzenie i przetestowanie, szczególnie tej działającej. Większość siłowników tutaj, połączeń, jak i elektronika, jest od firmy YDSL, to jest firma z Jiangsu. Powiem wam, że jakość wykonania jest bardzo dobra. Wszystkie wkrętki i nakrętki są robione przez TSL i są też, widzę, że wszelkiego rodzaju dysze. Dysze są robione, z tego co właściciel mówił, na licencji Wurzig. Wurzig to jest taka niemiecka firma, która zajmuje się produkcją metalowych dysz wysokociśnieniowych, co jest bardzo, bardzo dobrym znakiem. Lokalna firma robi nakrętki, nazywa się THE. Oni są filią fabryki z New Jersey, która właśnie robi tego typu nakrętki. Konstrukcja jest bardzo interesująca, bo jest ta, w gruncie rzeczy, konstrukcja ramowa składana jak klocki Lego. Brak rdzewnych części, wszystko jest ładne, toczone, nie rdzewka. Pasy napinające nie są kauczukowe, ale są z syntetycznego poliuretanu i nadziewane materiałami. Konstrukcja jest bardzo solidna. Widziałem już na targach rok temu coś podobnego właśnie na ich wystawie. Podkreślam jeszcze raz, że wszystko ma CE.
wszystko jest pierwszej jakości, nie ma problemów ze sprowadzeniem do Europy, gdyż oni są dużym eksporterem na rynki greckie. O dziwo, nie wiem dlaczego akurat na rynki greckie, no ale widocznie ten model tak ma i się sprzedają na rynkach greckich. Widzicie, wszystkie komponenty mają oryginalne CE. Nie są to komponenty CE takimi jak niektórzy nielegalne produkty wysyłają do Europy, także z tym nie ma problemu. Myślę, że sprawa warta zainteresowania, tym bardziej, że jest to w pełni maszyna, która używa recyklingu wody. W 100% recyklinguje wodę i jest bezpieczna dla środowiska. Można też chyba, z tego co powiedział klient, w Polsce uzyskać dotacje, stara się o dotacje na tego typu maszyny w Polsce poprzez Unię Europejską. Tyle, krótki filmik, pozdrawiam. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 11 lat. Dziękuję.